Hej, cześć, dzisiaj znowu filmik z terenu. Jestem na Baraniej Górze, tak się prezentują widoczki. Za niedługo powinien być słońce gdzieś tam, więc może być widać na filmie, jak jest tu coraz bardziej jasno. I tak, temat dzisiejszego filmu to życie przed coming outem. Ja swój coming out, taki do większości ludzi, można powiedzieć, jakby moment, w którym zacząłem tranzycję społeczną, to był po moich 15 urodzinach, więc nie najwcześniej i przez te 15 lat życia gdzieś się z tym męczyłem. Jak się żyło przed tym? No było dość... Nie było dziwnie do momentu, w którym nie uświadomiłem sobie, że może być inaczej. Pamiętam, że w sumie jakby do momentu, w którym rzeczywiście ogarnę, ej kurde, jest coś takiego jak transpłciowość, to nie było w sumie tak źle. Było czasami dziwnie. Pamiętam najbardziej takie momenty typu wyjazdów harcerskich i jakby moment, w którym gdzieś musiałem spać z dziewczynami, to wtedy było takie trochę dziwne, ale no, bo pamiętam, że w sumie to od przedszkola bardziej zadawałem się z chłopakami i gdzieś tam bardziej to mi się dało. Takim na pewno dość dziwniejszym momentem było to, kiedy znajoma stwierdziła, że ej, bo ten klatka piersiowa ci rośnie i ty musisz zacząć nosić stanik jabłonek. Ale czemu? Ja nie chcę. To nie jest coś dla mnie i nie, ja nie chcę. Więc no. I no potem na pewno kiedy uświadomiłem sobie, że kurde, no chyba coś jest nie... Nie jest coś nie tak, ale chyba jest coś inaczej. To wtedy było ciężko, bo pamiętam, że jakby już pod... przed już rozpoczęciem tej tranzycji społecznej, jak już coraz bardziej zdawałem sobie z tego sprawę, to na przykład pomiędzy znalezieniem imienia, a jakby stwierdzeniem, że kurde, wolę zaimki męskie, troszkę minęło. I ten okres był dziwny. Był średnio komfortowy i nie wyobrażam sobie wracać do tego. Nie wyobrażam sobie totalnie powrotu do tego, to nie. Nie wyobrażam sobie już wrócenia i do udawania i do takiego jakby, nie wiem, najgorzej mi się wydaje było przyznać się przed samym sobą, że kurde, to jest to, że to jest chyba to, że kurde jestem trans i myślę, że to było najcięższe, bo wytłumaczenie tego innym już jakby, no... Mi się wydaje, że było łatwiej. Najgorzej było powiedzieć samemu sobie, że kurde, no jest troszkę inaczej. Więc tak, jeżeli coś mi się, to myślę, że to będzie tyle. Jeżeli coś mi się jeszcze przypomni, to najwyżej dogram gdzieś na szlaku. Aktualnie będę wracać. I miłego dnia, wieczoru, popołudnia. Nie wiem, kiedy będziecie to oglądać.